Cześć, witajcie z tej strony Blumby, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj recenzja takiego oto archiwalnego zestawu z LEGO Ninjago z roku 2011. Wtedy ten zestaw miał swoją premierę, jest to Smok Lodu Zeina. No i jest to zestaw wzorowany na odcinkach pilotażowych z Ninjago, zestaw o numerze 2260. I jeżeli się nie mylą, jego katalogowa cena to 90 zł bez jednego grosza, ale mogą się mylić, ponieważ to sprawdzałem jeszcze przed zakupem tego zestawu, ale teraz właśnie przez to, że zestaw nie jest już w produkcji, nie idzie go kupić normalnie, no to kupiłem go za cenę 150 zł, zestaw kompletny w bardzo dobrym stanie. Wszystko jest, no oczywiście poza pudełkiem, ale nawet instrukcja w świetnym stanie tutaj się znajduje. No i tak to się prezentuje z tyłu. Mamy tutaj elementy, figurki w osobnym woreczku, żeby im się nic nie stało, więc dzisiaj sobie ten oto archiwalny zestaw zrecenzujemy. A ja bez żadnego przedłużania przechodzimy do części, kiedy już mam zbudowany ten zestaw. Zestaw, jak widzicie, udało mi się już zbudować, ale podczas budowy po prostu zauważyłem, że brakuje klocka w tym zestawie. Jeżeli nie wiecie, no to kupowałem ten zestaw od osoby prywatnej, więc tutaj żadna nówka sztuka, no jak widzieliście po wstępie, no ale od razu szybko po tym, jak odkryłem to, że nie ma tego jednego klocka, udało mi się skontaktować ze sprzedawcą, z którym łatwo udało się uzgodnić to, że po prostu on ma ten klocek u siebie, przy sprawdzeniu zawartości nie wrzucił go z powrotem do woreczka. Udało się też to załatwić, że ten klocek otrzymam i nagrywam tą część, gdybym nie dostał klocka na czas, ponieważ obiecałem, że ten odcinek będzie 8 listopada, więc po prostu, jeżeli widzicie tą oto część bez klocka, znaczy, że klocek nie dotarł na czas. Ale co do samego smoka, już przechodząc, minifigurki oczywiście potem na bok, więc tego szkieleta oraz Zeina sobie weźmiemy na tył. No i zacznijmy od głowy smoka, która jest wykonana prześwietnie. Te smoki, głowy smoków z tych pierwszych sezonów, jakby to są odcinki pilotażowe, naprawdę bardzo mi się podobały. No i właśnie to, bo to są te specjalne odlewy gumowe, które mają tutaj w środku takie coś, przez co jak naciśniemy, to może wyszczelić tą kulkę, więc naprawdę fajnie, ta kulka jest w kolorze niebieskim i bardzo mi to teraz przypomina ten motyw tak jakby Dragon's Rising, że te kulki smoczy energia, no ale nie o to tutaj chodzi. Następnie mamy tutaj te łańcuchy, dzięki którym Zein może tutaj tym smokiem sobie się sterować, jakby nad nim mieć kontrolę, no ale myślę, że na miejsce na te łańcuchy mogło być lepsze jakieś tutaj u góry, jakieś siedzenie dobudować po prostu, w tym zestawie mogło się znaleźć. No i te łańcuchy tam dać jako te stery, niż po prostu tak luzem, no i żeby Zeń potem je po prostu chwycił. Myślę, że to jest akurat na minus w tym zestawie. No i ta chorągiewka, wiemy, że to było z przodu, ale po prostu jakoś bardziej wolałbym, żeby ta chorągiewka była z tyłu dana, tak jakoś bardziej estetycznie mi się wydaje, że byłoby to lepiej, ale nie jest to też źle, to jest taki pół minus tego zestawu. Tutaj góra wykonana bardzo ładnie, jak widzicie, brakuje tego jednego białego klocka. Gdybym go miał, to bym tutaj po prostu go wsadził, ale to jest dość nietypowy klocek, dlatego nie umiem go tam dać. No i tu mamy te przeźroczyste, takie niebieskie, skalne elementy, które mają akurat imitować lód. Skrzydła ruchome, możemy nimi do góry i na dół poruszać, tak samo do przodu, do tyłu, w ten sposób zginać je za pomocą tutaj tych takich oto klocków, które umożliwiają nam tu zginanie się, więc skrzydła mogą być połączone lub rozstawione, jakieś wykończenia w postaci lodów, pomarańczowy tutaj pazur, więc ta kolorystyka, ten pomarańczowy dodaje tutaj kontrastu i bardzo mi się to podoba. Na górze skrzydeł mamy również jakieś takie kolce, bym to nazwał. Nogi trochę chude, ale dobrze, że są ogólnie ruchome, ponieważ mamy te zawiasy kulkowe, które umożliwiają nam ruchomość w wszystkie strony. Te pazury, te stare takie oto elementy nieruchome, ale bardzo fajnie, ponieważ są takie masywne. No i to wygląda jak taka stopa smoka. No i ogon, myślę, że trochę słabszy, jakby taki pusty. Myślę, że jeżeli wiecie, jak wyglądał tytanowy smok Zeina z czwartego sezonu i tam była taka lodowa końcówka, tutaj jak najbardziej by się to również sprawdziło, ale po prostu taki chudy ogon
mało pasuje do takiego masywnego smoka. Dałbym tą końcówkę lodową. To był smok i jeszcze co do niego mogą powiedzieć? No to jest taki typowy wygląd tych pierwszych smoków, ponieważ jeżeli porównując do mojego jedynego, w sumie teraz, no, to jest mój drugi smok z pierwszego sezonu, a to jest po prostu, którego kupił mi wujek. Pozdrawiam wujku i dziękuję za tego oto złotego smoka, którego wiem, że bardzo chciałem. No to po prostu to jest bardzo podobnie zbudowane. Specjalny odlew głowy z kulką do wystrzelenia, w tym przypadku zieloną. Nogi te same, tylko ten smok jest bardziej rozbudowany, ma też lepszy ogon, ale skrzydła na tej samej zasadzie mogą się łączyć, tutaj góra, dół, no i góra, wykończenie również bardzo tak samo, mamy te elementy takie skośne, tylko tutaj one mają specjalną tą teksturę lodu, no a tutaj po prostu zwykłe złote, to po prostu taka informacja, jaką chciałem powiedzieć, no i co, ogólnie smok mi się bardzo podoba. Przed Wami Dragon Xtreme Zane. Taka jest pełna nazwa tego stroju. Strój ten Zane otrzymał, kiedy po raz pierwszy z całą drużyną ninja dosiedli smoki. Wtedy też w odcinkach pilotażowych takie oto stroje się pojawiły. Tak ten strój prezentuje się w obrocie 360. No i omówmy go sobie. Tak prezentują się pierwsze oryginalne shurikeny lodu. Różnicą, jaka odróżnia je od tych, które mamy aktualnie, no to, że one są zrobione z plastiku, a nie gumowe, dlatego to są oryginalne te shurikeny, a tak prezentuje się strój. Mamy tutaj charakterystyczny głowę smoka, no i ogólnie ogon przechodzący przez strój. Pojawia się ten motyw na wszystkich strojach Dragon Xtreme i widzimy tutaj tego smoka lodu, też żywioł wychodzący z paszczy, szary pas, ponieważ kolorystyka białego i szarego to były kolory Zane'a w pierwszych sezonach, a zdejmując tutaj maskę naszemu Zane'owi możemy dostrzec jego poważną minę, tak, ponieważ Zane, jak wiemy, był robotem, jest robotem, no ale wtedy tego nie widzieliśmy, no i taką oto też buźkę dawali Zane'owi, bardzo poważna, ponieważ nie miał jakoś on odblokowanych tych emocji, a z tyłu stroju możemy dostrzec napis Zane, czyli imię naszego mistrza lodu wraz z jego symbolem jaguar lodu, więc to był Zane DX w skrócie. Naprawdę bardzo ładnie wyglądająca minifigurka i chciałbym też zebrać całą czwórkę tych stroi, ponieważ na Lloyda DX nie mam co liczyć. Drugą minifigurką, jak otrzymujemy w tym zestawie, to taki oto klaunowy szkielet, bym powiedział klaunowy, ponieważ ma tą swoją czapkę. Wiem, że te szkielety się dzieliły ze względu na tam jakieś, ze względu na ten kolor pasa. Wiem, że były te szkielety, które pilnowały kosy wstrząsów, te, które były przy shurikenach lodu, te, które były przy błyskawicach. One się jakoś dzieliły na swoje podgrupki. Oczywiście od nich przywódcą był Samukai, ale one miały jakieś swoje tam wytyczone grupki po prostu. No i nie wiem, jaka to jest, sądząc po kolorze niebieskim, myślę, że to mogą być te od smoka Jaya, tam, które były przy błyskawicach, ale nie jestem tego pewien, nie mogę wam w 100% powiedzieć. Na wyposażeniu czarna katana, trochę nawet rzadka, ponieważ nie wiem, kiedy ostatni raz w nowych zestawach otrzymaliśmy czarną katanę. Myślę, że to było gdzieś w przypadku serii Legacy, a tutaj tak oto się prezentuje, te specjalne jakby nóżki szkieleta, krótkie, czarne buciki, torsik też ten specjalny, takie też żebra, wszystkie, klatka piersiowa. Mamy rączki, ruchome oczywiście tylko do góry i jakby przód i tył. No i sama buźka szkieleta, bardzo upiorna. Mam też ten taki uśmieszek, jakby Joker, dlatego myślę, że to jest taki właśnie klaun. No i ta czapka, która sama to mówi, no i kolorystyka też czerwono-niebieska, więc myślę, że minifigurka bardzo ładna. No i te aktualne szkielety jakoś za bardzo do nich podjazdu nie mają. Ogólnie podsumowując ten odcinek, bardzo ładny i udany zestaw, jak na tą cenę katalogową, jaką wtedy mogliśmy zakupić w tym 2011 roku. Naprawdę opłacalny zestaw, smok przepięknie wykonany, minifigurki również trzymają poziom. No i standardowe pytanie, jakie zadaję na koniec odcinka, czy poleciłbym ten zestaw, no to tutaj tak, tylko ze względu na to, że już nie jest produkowany, może być ciężko, ale też u prywatnych sprzedawców możecie sobie poszukać. No a moim może teraz takim mini planem może być zebranie wszystkich tych oryginalnych smoków ninja, ponieważ no po prostu mają tam swoją charakterystyczną budowę, która mi się bardzo podoba, ale wiem, że może być malutki problem z kupnem smoka Jaya i Kaya z tych pilotażowych odcinków, ponieważ no
Smok Kaja był w Świątyni Ognia, która jest nie dość tania i wątpię, że ktoś sprzeda samego smoka, a Smok Jaya to był po prostu większy zestaw i on też będzie raczej dużo kosztował, nawet jeżeli już będzie w jakimś gorszym stanie, myślę. No ale zobaczymy, co się da pokminić. A to był Smok Zeina, ogólnie zestaw bardzo udany. Ja, jeżeli chcecie takiego sobie gdzieś znaleźć, bardzo polecam i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się już w następnym. Cześć!